komplecie teraz, myślę. Przepraszamy za opóźnienie. Tutaj się dużo rzeczy nagle wysypało, ale zdarza się. Niestety i nieszczęścia chodzą parami, więc były to do dwie albo trzy rzeczy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o polskiej złotówce, o tym, co się dzieje u nas, jak ta złotówka może dalej reagować. Webinar jest przygotowany i nagrywany przez Akademię Kupca, czyli przedsięwzięcie, które ma na celu zbudowanie czy budowanie kompetencji kupca 4.0. Webinar będzie dostępny dla osób, które się zarejestrowały. Podejrzewam, że ze względu na te problemy techniczne dzisiaj sporo osób niestety nie dotrze albo dotrze z opóźnieniem, ale webinar będzie nagrany. Także bardzo zapraszam. I przejdziemy już do prezentacji, żeby czasu nie tracić. Ja bardzo króciutko o sobie powiem. 46 lat. Obecnie pracuję jako dyrektor do spraw zakupów strategicznych w obszarze elektromobility w firmie Volvo. 20 lat doświadczenia zawodowego w trzech branżach z przeróżnymi komponentami, łącznie z oprogramowaniem i elektroniką. No i pasją moją są rynki finansowe. Dlatego też no, dzielę się tutaj w porozumieniu z Julią rzeczami, o których zazwyczaj się nie mówi, a które są ciekawe i pozwalają naprawdę zrozumieć to, co nas otacza i co się dzieje. Wezmę sobie jeszcze tutaj pióro, bo to się przyda. O czym dzisiaj sobie opowiemy? Trochę faktów na temat polskiej złotówki oraz opowiemy o inflacji. Ja tutaj nie będę mówił sztampowych rzeczy typu inflacja jest i zaraz się wszystko zawali. Bardziej skoncentruję się na tym, żeby przekazać wiedzę, w jaki sposób to, co mamy teraz, się wydarzyło, co spowodowało taką sytuację, jaką mamy. Czyli poznamy trochę mechanizm tego, tak żebyśmy w przyszłości byli również w stanie rozpoznać pewne symptomy, które do inflacji, a później do deflacji doprowadzają, bo one są bardzo widoczne i to, co dzisiaj dzieje, to no mniej więcej było już widać od 2018-2019 roku. W 2020 byłem już pewien, że to przyjdzie. Popatrzymy na to, jak wygląda polityka naszego banku centralnego, jak wojna wpływa na polską złotówkę i analizę waluty PLN. Będzie to do dolara, do euro. No i pytania, jeżeli będzie czas na to. Proszę się skoncentrować, bez rozpraszaczy, notować, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, lepiej się zapamiętuje. Jeżeli chodzi o pytania, to tutaj na czacie jest łapka. Jeżeli ktoś będzie miał pytanie, to proszę po prostu nacisnąć łapkę. Ja będę pracował na trzech monitorach. Powinienem tutaj kątem oka widzieć pojawiające się łapki. Natomiast jeżeli czegoś nie zauważę, to nie wiem, czy jest możliwość, żeby się odmutować, żeby ktoś się odmutował, ale też jest możliwość, żeby po prostu wejść w interakcję słowną. No dobrze, więc tak. Pierwsza rzecz, tak żeby troszeczkę zaktywizować. Czy ktoś orientuje się, w którym roku została wprowadzona złotówka polska do obiegu? Proszę na czacie napisać, jeżeli ktoś wie. Ja tam dam kilkanaście sekund, jeżeli się nie pojawią odpowiedzi, to oczywiście odpowiem na to. O, Krzysztof tutaj 1815, w latach Natalia 20, tak. Generalnie to już o złotówce było tam mówione w XVI wieku, natomiast ona została wprowadzona do obiegu w 1919 roku. Właściwie nie do obiegu, a zostało uchwalone, że złotówka będzie polską walutą. Do tego czasu była to marka niemiecka i w 1924 roku właśnie wprowadzono polskiego złotego. I teraz zaakceptuję. Jeżeli chodzi o system monetarny, ja już mówiłem na wielu webinarach, że system monetarny jest zbudowany w taki sposób, że niestety zaufania do waluty długoterminowo nie można mieć. Jeszcze raz to powtórzę i będę to powtarzał, że jeżeli ktoś planuje oszczędzać w złotówkach, w euro, w dolarach, no to nie jest to zbyt dobry pomysł długoterminowo. I teraz pytanie moje. Ile razy od 1919 roku upadła, czy została zmieniona polska złotówka? Ktoś ma jakiś pomysł?
Chyba nie, dobrze, to ja pomogę. 5 razy, słuchajcie, przez 100 lat złotówka polska została zmieniona 5 razy, z czego 2 razy po prostu doznała totalnej zapaści. Czas życia waluty, tak mniej więcej, to jest około 30-35 lat. Są waluty, które żyją trochę dłużej, natomiast co tyle mniej więcej na świecie regularnie upadają systemy walutowe i to też warto mieć na uwadze. To jest pierwsze, w 1924, tak jak mówiłem, to jest pierwszy banknot. Potem w 1940 roku został przez okupanta wprowadzony banknot, również złotówka, ale bez polskich, tak jak to powiedzieć, no bez znaków polskich typu orzełek i tak dalej. W 1950 zostały wprowadzone, wymiana nastąpiła pieniądza i to było dosyć fatalne dla społeczeństwa, dlatego że po kryjomu wymieniono walutę i właściwie w jedną noc społeczeństwo straciło 2/3 swoich oszczędności. I to nie tylko w Polsce się działo, takie rzeczy się dzieją regularnie w różnych krajach. Może już nie teraz, ale tam kilkadziesiąt, no kilkaset lat temu naprawdę to jest po prostu norma. I tutaj zrównano polską złotówkę z rublem rosyjskim, zakazano posiadania walut obcych oraz złota pod naprawdę karami, bardzo ciężkimi karami, łącznie z pozbawieniem wolności. I w 1974 roku znowu wprowadzono nową złotówkę. Ja osobiście pamiętam takie 500-ki, które naprawdę były sporo warte, jak ja miałem tam 8-9 lat, czyli to były 84 rok, 85. No i potem w związku z dużą inflacją, i to był początek końca tej właśnie złotówki, zaczęto wprowadzać nominały nie tylko 500 zł, ale i 500 tysięcy, milion, a nawet był banknot dwumilionowy. Przez krótki czas. Teraz znowu mamy maksymalny nominał 500 i to w historii polskiego złotego był najwyższy nominał. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy, czy inflacja się będzie rozwijała, czy nie. Mam nadzieję, że te drastyczne takie rzeczy związane z hiperinflacją do nas nie dotrą, aczkolwiek spojrzymy później na dane i zobaczymy, co można wywnioskować. Chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że ten pierwszy złoty, czyli ten tutaj, on był oparty na złocie. Jedna złotówka to było 0,20, tam 0,3 grama czystego złota i wtedy złotówka była równoważna wartościowo z frankiem szwajcarskim. Jeżeli mówimy o inflacji, to myślę, że tutaj bardzo fajnie obrazuje to, jak szybko może się zapaść system monetarny. Właśnie między 1919 a 1924 funkcjonowała marka polska i ona przez 4 lata straciła praktycznie całą wartość. Za 1 dolara w 19 roku płacono 9 marek, w 23, czyli 4 lata później 6 milionów marek. Także no, kosmiczne tutaj liczby. No i kto emituje PLN? Mamy naszego Jastrzębia, on się ostatnio Jastrzębiem nazwał. Przy okazji dla tych, którzy nie są obeznani z tą terminologią taką finansową, to Jastrzębie podejście może być i gołębie. Jastrzębie podejście to jest wtedy, kiedy zaczynają planować podwyżki stóp procentowych, a gołębie to jest wtedy, kiedy obniżają. Także ci, którzy słyszeli, że on się przedstawił jako jastrząb, to właśnie no, chciał w taki zabawny sposób, trochę mu nie wyszedł, powiedzieć, że będzie podwyższał stopy procentowe, nasz pan Glapiński. Prawo emisji złotówki ma Narodowy Bank Polski, ale wprowadzaniem fizycznym i wycofywaniem banknotów i monet również zajmują się oddziały NBP. Banki komercyjne są głównym kanałem dystrybucji pieniądza w Polsce. Poprzez kredyty, poprzez gotówkę w bankomatach, także tak to wygląda. Banknoty są drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, bardzo zaawansowane już mają technologie, fajne, a monety są bite przez Mennicę Polską i robi się to na zlecenie NBP właśnie. Średni czas życia banknotu 680 dni, ktoś policzył. A ilość banknotów w obiegu na 2021 to było około 3 miliardów sztuk, także to jest naprawdę masa banknotów. Przy okazji, podczas hiperinflacji w Republice Weimarskiej, o tym na pewno wielu z Was słyszało, hiperinflacja była tak duża, że ceny właściwie podnosiły się z godziny na godzinę, więc jak się szło do restauracji, to płaciło się od razu dlatego że po kolacji ta waluta już
miała niższą wartość. Natomiast już w tym szczycie w ogóle zapaści monetarnej tej marki weimarskiej, już nawet nie zadrukowywali dwóch stron banknotu, tylko zadrukowywali jeden banknot i właściwie nominały były co kilkanaście dni zwiększane. Tam były miliardy marek jako nominały na banknotach. No i teraz powiemy sobie, co to jest inflacja i skąd ona się w ogóle bierze. Wbrew obiegowej opinii, inflacja to nie jest wzrost cen, inflacja to jest wzrost podaży pieniądza. I tak jak mówiłem, mieliśmy w historii bardzo dużo różnych wydarzeń związanych z inflacją i hiperinflacją, o nich za chwileczkę powiem, ale skąd ta inflacja się bierze? Pierwsza rzecz, zawsze, która początkuje proces, to jest zwiększona emisja pieniądza. I teraz proszę, później sobie zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości teraz w Polsce, jaka jest emisja pieniądza i przejdziemy przez te wszystkie punkty, ale ci, którzy wiedzą, to od razu sobie to, co powoduje inflację, porównajcie do tego, co robi nasz rząd, bank centralny, jeżeli chodzi o emisję pieniądza i o zadłużanie się, bo są to symptomy, które są niepokojące. Więc pierwsza rzecz, zwiększona emisja pieniądza, zawsze, od tego się zaczyna. Druga rzecz, ja to zaszarzyłem, dlatego że to nie jest taka kluczowa rzecz, ona jest już wynikiem pewnych procesów, ale to jest gwałtowny wzrost kosztów produkcji. To teraz również mamy poprzez porywane łańcuchy dostaw, no i cegiełkę dołożyła też wojna ukraińsko-rosyjska. Trzecia rzecz to jest wzrost zadłużenia i na czerwono deficytu. Deficyt jest bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą, bo zadłużenie i deficyt to nie jest to samo i może ktoś chciałby powiedzieć, czym różni się zadłużenie od deficytu i dlaczego to właśnie deficyt jest najbardziej, no może mieć katastrofalne skutki, a nie zadłużenie. Ktoś się orientuje? Proszę się nie wstydzić, odmutować się i mówić, jeżeli wiecie. Jeżeli nie, to ja powiem. Paweł, tak? Bierze się. Ten, tylko jesteś wyciszony, Paweł? Okej, okay, super. Teraz słychać mnie? Tak, tak, słychać. A ja się napiję okay. Przy okazji. Witam. Witam, dzień dobry. Ja przed chwilą dołączyłem, także przepraszam. Będę, że tak powiem, na razie cicho. A, rozumiem, dobra. Czyli ja myślałem, że chcesz powiedzieć, czym się różni zadłużenie od deficytu, ale rozumiem, że po prostu to jest błąd w połączeniu i uruchomienie kamery. W porządku, nie ma problemu. No dobrze, słuchajcie, to okay. Ja wam powiem tak na prostym przykładzie, dlaczego zadłużenie i deficyt są dwie różne rzeczy i dlaczego deficyt to jest to, co powinno nas najbardziej martwić. W Polsce deficyt mamy, jest to około 3% PKB i wyobraźcie sobie, że w budżecie domowym jesteście zadłużeni na 5 tysięcy złotych, macie ratę do spłacenia kredytową 5 tysięcy złotych, a dochodu macie 10 tysięcy złotych. Czyli po opłaceniu wszystkiego macie 5 tysięcy złotych, czyli jesteście zadłużeni i to sporo, ale nie ma deficytu. Natomiast jeżeli wasza rata wynosi 5 tysięcy złotych, a zarabiacie 3 tysiące złotych, to wy tak naprawdę nie jesteście w stanie obsłużyć długu ani żyć. I dlatego deficyt to jest coś, co powinno być pod bardzo ścisłą kontrolą. Zadłużenie również, ale deficyt powoduje, że po prostu kraje bankrutują, tak jak i gospodarstwo domowe. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o politykę deficytową w Unii Europejskiej był bardzo, bardzo ciasny zakres, to było chyba 2 czy 3% maksymalnie, natomiast po rozpoczęciu tego szalonego dodruku od 2010 roku kraj za krajem zaczęły ten deficyt zwiększać, więc można powiedzieć, że większość krajów na świecie po prostu nie jest w stanie obsługiwać swojego długu bez dalszego zadłużania się. Więc zadłużenie i deficyt niestety też mamy teraz. Czwarty czynnik to są rosnące wydatki rządowe. Tam, gdzie rząd wydaje, tam wiadomo, że się tych złotówek nie ogląda. Często są to po prostu pieniądze, które są źle alokowane, za dużo jest płacone. No i generalnie to jest taki scenariusz, który zazwyczaj się pojawia już po tych pierwszych trzech rzeczach, a mianowicie rząd zaczyna po prostu walczyć z rzeczywistością i zaczyna stymulować gospodarkę, na przykład poprzez jakieś inwestycje i tak dalej. Numer 5, o tym się bardzo rzadko mówi, ale to jest ostatecznie utrata zaufania ludzi do wartości waluty. I teraz
To jest niesamowicie ważny czynnik i według mnie to jest czynnik, który jest takim gwoździem do trumny. Dopóki ludzie wierzą w walutę, to możemy się zadłużać, możemy mieć zwiększoną emisję pieniądza, rosnące wydatki rządowe, ale ludzie chcą trzymać pieniądz i nie chcą się go pozbywać. Po prostu wierzą, że on ma wartość. Stąd zresztą ta waluta fiducjarna właśnie to jest od fide z greckiego, czyli wiara. I zazwyczaj epizody hiperinflacyjne rozpoczynają się wtedy, kiedy ludzie zaczynają tracić zaufanie do waluty i kiedy zaczynają wydawać tą walutę w sposób po prostu masowy, bo nie chcą jej trzymać. I to trochę się u nas dzieje, to nie jest oczywiście jeszcze etap bardzo zaawansowany, ale ta utrata zaufania ludzi do wartości waluty to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, taki już ostateczny, który powoduje, czy inflację zabijemy, czy ona się przerodzi w hiperinflację. I szybkość cyrkulacji pieniądza jest to bardzo też ważne. Dlaczego inflacja pojawiła się teraz, a nie pojawiła się na przykład w 2020 roku, pomimo tego, że czynniki były bardzo podobne do tych, które mamy teraz? No właśnie dlatego, że ludzie byli wystraszeni, ludzie nie wiedzieli, czy będą mieli pracę, czy nie, więc przestali wydawać pieniądze tak jak normalnie, szybkość cyrkulacji pieniądza się zmniejszyła i po prostu tej inflacji nie mogło być. Po czym nasz genialny rząd, jak wiele rządów na świecie, zaczął rozdawać pieniądze w postaci tarcz, w postaci zasiłków, w postaci tam dodatkowych jakichś, no wszyscy wiemy, te socjalne sprawy. No i tego pieniądza na rynek tyle wpłynęło, plus łańcuchy dostaw zerwane, że inflacja się pojawiła. Chciałbym tutaj powiedzieć o kilku takich historycznych, spektakularnych epizodach hiperinflacyjnych, żebyśmy zakodowali, że naprawdę pieniądza papierowego, fiducjarnego nie ma sensu oszczędzać w długim terminie. Jeżeli ktoś oszczędza, to jest po prostu bez sensu zupełnie. Pierwsza, marka polska. O tym już mówiłem. Republika Weimarska. 1 dolar w 19 roku kosztował 4,2 marki. W 23, 4 lata później, 4,2 biliona marek. Znaczek pocztowy wtedy kosztował 500 miliardów marek. Także pokażę zaraz też książkę, która świetnie to opisuje. Kryzys na Węgrzech, 46 rok. Podwajały się co 15 godzin. Miesięczna skala inflacji wynosiła 42, uwaga, biliardy. Ja nie wiem, ile to jest zer, chyba 12 albo 16%. W Polsce w PRL-u była inflacja około 50% miesięcznie i bardzo świeży przypadek, relatywnie świeży, Zimbabwe. W kulminacyjnym momencie, w listopadzie 2008, tempo inflacji wynosiło 50 miliardów procent miesięcznie. Wszystko dlatego, że był niekontrolowany dodruk waluty i już ostateczna utrata zaufania ludzi do po prostu waluty, którą mieli. I jeszcze raz powiem, bardzo warto sobie to zakodować. Pieniądz papierowy jest skazany na utratę wartości, wcześniej czy później. Mniej więcej co 30-40 lat. I tutaj chciałbym zaproponować słuchaczom dwie książki. Pierwsza doskonała książka, nawet nie za gruba, Kiedy umiera pieniądz, Adama Fergusona. Rewelacyjnie opisuje pamiętniki ludzi, którzy przeżyli hiperinflację w Republice Weimarskiej. Druga książka, którą bardzo polecam, to jest Wielki Reset Willema Middelkopa. Tam jest, treść jest bardzo ciekawa, a na samym końcu jest lista wszystkich upadków systemów monetarnych od 1700 roku do 2013 i ich było, uwaga, 306 razy upadły waluty w różnych krajach. No i dobrze, to teraz spójrzmy, co się dzieje w Polsce i porównajmy to do tego, o czym mówiłem wcześniej. Więc tak, zadłużenie rządowe. Tak jak widać, bardzo mocno ono wzrasta i to jest wzrost taki niepohamowany. Także jest bardzo duża ilość pieniądza. Nasi rządzący, tak jak i wiele rządzących w innych krajach, uważa, że zadrukowanie papierka z dwóch stron spowoduje, że będziemy mieli dobrobyt. Niestety kończy się to tak jak zawsze, czyli tym, co mamy, inflacją, a i miejmy nadzieję, że nie hiperinflacją. Podaż pieniądza również, zauważmy, jaka piękna linia. I tutaj 2020 od COVID-u, zobaczcie, przez dwa lata 25% dorzucili jeszcze. I problem jest w tym teraz, że dużo z tych pieniędzy jest poza w ogóle kontrolą parlamentu. One są lokowane w jakieś tam fundusze, PFR-y i tak dalej. No i
I niestety prawdziwej skali zadłużenia nie znamy, natomiast rządzący prześcigają się na lewo i prawo w tym, jak tutaj jeszcze dobrze zrobić społeczeństwu, i później opowiem o tym, co nasz rząd proponuje i co o tym myślę. Wydatki rządowe, to jest też, zauważcie, wydatki rządowe jak wzrastają. Bardzo, bardzo mocno. Każda złotówka wydana przez rząd, no to najprawdopodobniej nie jest obejrzana z dwóch stron, tak jakby to prywatny przedsiębiorca zrobił, także wszędzie mamy, widzicie, wzrosty. No i deficyt budżetowy na teraz 2,7%, co oznacza generalnie, że państwo nie jest w stanie obowiązań swoich regulować bez dalszego zadłużania się. Także troszeczkę mamy takie zamknięte koło tutaj. No i Polska nie jest jedyna, tutaj mamy Polskę, ale tak jak widzicie, idziemy równiutko z innymi dużymi gospodarkami, eurozona, Stany Zjednoczone, ci to w ogóle tam już polecieli ładnie, no i Chiny. Wszyscy drukują na potęgę. Pieniądza jest na rynku potwornie, potwornie dużo. No i teraz zobaczmy, jak wyglądają wydatki gospodarstw domowych. I to jest troszeczkę to zaufanie. Nie wiem, jak u was, ale ja widzę, że ludzie, po prostu pieniądz parzy. Ludzie widzą, że ceny wzrastają i zaczynają po prostu te pieniądze coraz chętniej wydawać, bo po prostu one tracą wartość. I to jest dane z Eurostatu. Jak widzicie, no mamy szczytowy punkt, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, i są to też sporo z tych pieniędzy jest po prostu z tych programów socjalnych, które dostajemy. I to napędza na pewno inflację bardzo mocno. Wzrost cen produktów z importu, czyli to, co importujemy, tutaj jest o 25 punktów bazowych, znaczy procentowych, czyli 25% mniej więcej wzrosły koszty produktów, które importujemy, czy to do przemysłu, czy jako ludzie prywatni. No i wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, to jest PPI. Generalnie, w prostych słowach, to jest to, co producenci widzą, jeżeli chodzi o ceny, i co przekładają na konsumenta. Czyli jak my mamy naszych dostawców, to generalnie statystyczne dane pokazują, że około 30% wzrosły koszty produkcji właśnie przez czynniki inflacyjne. Później pokażę, gdzie takie rzeczy sprawdzić, bo one są dosyć fajne i dosyć ciekawe w takiej pracy codziennej kupca. I chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, o której się tak nie mówi może w przestrzeni publicznej, bo wszyscy tam mówią o inflacji, że to wszystko idzie do góry i tak dalej, ale tak naprawdę niewiele mówi się o tym, czy to jest tak naprawdę korzystne dla państwa i dlaczego w ogóle państwo i bank centralny ma cel inflacyjny. Cel inflacyjny, dla waszej wiadomości, to jest około 2% normalnie. I teraz trzeba się zastanowić, po co w ogóle inflacja jest i dlaczego my jako społeczeństwo się godzimy na to, żeby ta inflacja rzeczywiście była zaprogramowana w system. No i dla państwa jest to bardzo pożądany efekt. Najgorsze, co może się zdarzyć dla banków i dla państwa, to jest deflacja, czyli to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia od tam 2012 roku. I generalnie inflacja to jest ukryty podatek. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy drukują pieniądze, oni te pieniądze mają wartość. Im bardziej one idą kaskadowo w dół do społeczeństwa, tym więcej tych pieniędzy jest i tym mniej za te pieniądze można kupić. Czyli ten, kto drukuje, tak naprawdę się zadłuża w jakiś sposób, więc inflacja powoduje, że po prostu ten dług się dewaluuje. Czyli jest to ewidentnie na korzyść emitującego pieniądz, czyli w naszym przypadku jest to no, po prostu rząd. Numer dwa to jest spadek wartości zobowiązań. Tak jak mówiłem, wyobraźmy sobie, że mamy no już nie 12,5, a 10% inflacji teraz. I rząd jest zadłużony na ile tam, 250 miliardów złotych, obojętnie, niech to będzie 250 miliardów złotych. Przy 10% inflacji ten dług po 10 latach się po prostu zniweluje kompletnie. Więc ci, którzy są zadłużeni, korzystają bardzo mocno na inflacji, natomiast ci, którzy oszczędzają, niestety na inflacji tracą i ten majątek to jest naprawdę transfer w białych rękawiczkach, niezauważony sposób, transfer majątku od klasy oszczędzającej do klasy, która się zadłuża. Czyli zazwyczaj są to państwa,
są to duże podmioty, które mają dług. Więc jest to dla nich po prostu korzystne. No i oczywiście zwiększone przychody do państwa. No zobaczcie, mamy inflację, płaca minimalna rośnie, ZUS rośnie, ceny paliwa rosną. Od wszystkiego jest 23% VAT-u, czyli im wyższe ceny, tym fajniejsze przychody dla państwa. I nie uwzględniłem tutaj, nie pokazałem takiej tabelki, ale widać, że najnowsze dane statystyczne, że państwo ma po prostu, pomimo tego, że tam dają te tarcze, że z VAT-u rezygnują i tak dalej, że państwo ma po prostu większe przychody coraz, nie? Także jest to bardzo, bardzo ciekawy punkt widzenia i myślę, że warto o tym no, pomyśleć od czasu do czasu. No i teraz, po co w ogóle podwyższane są stopy procentowe? I chciałem tutaj pokazać taki bardzo fajny wykres, bo on pokazuje, jak mocno spóźnił się nasz rząd i bank centralny generalnie. Ta niebieska linia to jest inflacja. Tak jak widzicie, ona jest teraz tutaj na poziomie powiedzmy tam 12,5 punkta. Natomiast ta czarna linia to są stopy procentowe. I zauważcie, żeby to wszystko się kleiło i miało sens, to stopy procentowe powinny być zawsze wyższe, czyli to, co mieliśmy tutaj przez większość czasu, one powinny być zawsze wyższe od inflacji. Natomiast to, co się stało od 2016 roku, zauważcie, że inflacja zaczęła wzrastać, a bank centralny, pomimo tego już tutaj zauważcie, było 5%, czyli bardzo wysoka inflacja, a nasz bank jeszcze obniżył stopy procentowe, czyli jeszcze dołożył paliwa do tego, żeby ta inflacja po prostu wystrzeliła w kosmos. I dopiero jak ta inflacja zaczęła bardzo mocno rosnąć, no i jest teraz na poziomie tam tych 12%, to dopiero gwałtownie tutaj zaczęli podnosić stopy, więc ewidentnie ktoś to przegapił, specjalnie czy niespecjalnie, mi się wydaje, że raczej to nie był przypadek, natomiast ewidentnie inflacja to nie jest to, że Putin zaatakował Ukrainę i że teraz mamy putflację, putinflację, jak to nasz premier mówi, ale po prostu nie było reakcji wtedy, kiedy ona powinna być. I teraz po co te stopy są podwyższane w ogóle? O tym mechanizmie na warsztatach dużo mówię, natomiast one są podwyższane po to, żeby ściągnąć gotówkę z rynku, czyli zachęcić ludzi, żeby włożyli na przykład depozyty do banku. Więc to jest jeden z elementów. Druga to jest, żeby spowolnić akcję kredytową. Nie wiem, czy wiecie, pewnie ci, co mają kredyt, to boleśnie już się przekonali, ale wzrost stóp procentowych o 5% powoduje, że rata takiego przeciętnego kredytu to jest 50% wyższa, czyli na przykład zamiast 2000 płacimy 3000 zł, a niektórzy mają te kredyty dużo wyższe. Także jest to bardzo, bardzo bolesne, ale to powoduje, że jest rzeczywiście spowolnienie tej akcji kredytowej. I na tym polega właśnie, po to się po prostu stopy procentowe podwyższa. Utrzymanie wartości waluty, to jest jedno. Jeżeli są stopy podwyższane, to waluta też powinna się umacniać, bo jest coraz bardziej atrakcyjna, żeby w nią lokować kapitał, bo daje większy procent. I tylko dlatego, że teraz podnieśliśmy dosyć drastycznie te stopy procentowe, to polska złotówka jeszcze się trzyma. Później o tym opowiem. Numer 4, to jest bardzo ważne i uważam, że to jest jedna z przyczyn, głównych, dużych przyczyn tego, co teraz mamy, a mianowicie to, że pieniądze leciały po prostu z powietrza wszędzie, właściwie na całym świecie od marca 2020 roku i były oprocentowane na zero, czyli zero kosztu. Nikt się nie zastanawiał, czy inwestycja ma sens, czy nie, po prostu pieniądze leciały i te pieniądze były alokowane często w biznesy, które być może powinny były splajtować, albo do ludzi, którzy tych pieniędzy po prostu nie powinni byli otrzymać. Więc podniesienie tych stóp procentowych powoduje to, że ci, co pożyczają, zaczynają naprawdę się zastanawiać, czy muszą ten kredyt wziąć, czy nie. No bo to po prostu kosztuje. No i piąta rzecz to jest tym razem obniżenie szybkości cyrkulacji pieniądza, to znaczy, żeby nie zachęcać ludzi do wydawania. Niech to włożą na depozyt, niech to włożą w obligacje, ale żeby nie wydawali tego masowo, bo ceny rosną. Także po to się w skrócie podnosi właśnie stopy procentowe. A obniża się stopy po to, żeby zrobić odwrotny efekt. Czyli wszystko to, co tutaj widzicie, Natalia podnosi rękę. Dobrze, Natalia, proszę bardzo. Ja mam tutaj takie pytanie, ponieważ tak, jakoś nie widzę takiej spójności pomiędzy
pierwszym punktem, a piątym. Najpierw mamy Mhm. ściągnięcie gotówki z rynku, czyli chcemy, żeby ludzie alokowali te pieniądze, czy wydawali, może chyba, że coś nie zarejestrowałam przy tym piątym, z kolei, przy tym pierwszym. Z kolei przy piątym chcemy, żeby ludzie nie wydawali tych pieniędzy, żeby nie było takiej szybkiej cyrkulacji pieniądza. Czy Tak. coś mi umknęło w pierwszym punkcie? Znaczy, pierwszy punkt to jest tak naprawdę ściągnięcie gotówki z rynku. To jest bardzo podobne do obniżenia szybkości cyrkulacji pieniądza. To znaczy, oba punkty powodują, że pieniądza z rynku ubywa i on jest po prostu niewydawany, a gdzieś tam lokowany albo w oszczędnościach, albo pod materacem u niektórych, albo w innych jakichś aktywach finansowych. Okej, dobrze. Dziękuję za pytanie bardzo. No i słuchajcie, dostałem bardzo ciekawe pytanie i postanowiłem je tutaj zaadresować podczas tego webinaru. Pytanie od społeczności. Porównanie stóp procentowych w PL, ja to przekleiłem. Porównanie stóp procentowych w PL i pozostałych krajach Unii Europejskiej plus stopa inflacji. Dlaczego w większości krajów starej Unii stopy są na poziomie zero, a Szwajcaria nawet ma ujemne? I uważam, że to jest doskonałe pytanie. I uważam, że myślę, że na nie postaram się na nie odpowiedzieć zaraz i przekazać to, jak ja widzę generalnie strefę euro. Także zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tutaj były cztery inne pytania, które się powtarzały. Znaczy, tych pytań było dużo, ale były cztery kategorie pytań, które się powtarzały. I to jest tak, hedging surowców, czyli jak zabezpieczać się przed wzrostami surowców, wahania kursów walut, a procesy zakupowe, hedging na walucie, czyli to jest zabezpieczanie walutowe oraz zabezpieczanie się na wzrosty stali i generalnie surowców i wahania walut, jak je kalkulować. Ja zamiast tutaj, nie będę podczas webinaru o tym mówił, natomiast wkleję wam link i pokażę za chwileczkę ten warsztat, który z Julią organizujemy, dlatego że tam jest bardzo dużo właśnie na temat tego typu rzeczy, jak sobie radzić z tymi rzeczami. Ja pokażę kilka punktów w programie, tak żeby pokazać też troszeczkę, jaka jest zawartość tego warsztatu, bo być może sama nazwa mechanizmy rynku surowcowo-walutowych, ona tak naprawdę nie oddaje całości tego, co w tym warsztacie jest. I to z Julią musimy popracować nad tym, żeby być może to jakoś bardziej chwytliwie napisać. Ale to, do czego chciałem tutaj nawiązać, to jest tak. Na tym warsztacie są wskaźniki rynkowe. To jest praktyczne takie zabawa z wykresami, z narzędziami, gdzie mamy źródła informacji, wykresy, indeksy, interpretacja, wskaźniki pozwalające określić stan rynku, zbudowanie wykresu wraz z zestawem wskaźników określającym stan rynku, czyli to mogą być waluty, surowce, obojętnie, to działa na wszystkim. Później mamy kontrakty cenowe i tutaj w tym module jest o kluczowych danych, które trzeba zabezpieczyć już na etapie akceptacji oferty, mechanizm rewizji cen w kontrakcie cenowym, metodyka analiza danych na przykładzie, czyli jak to analizować i właśnie czy można zabezpieczyć się przed wzrostem ceny surowca, jednocześnie akceptując wyższe ceny kupowanego produktu. Także jeżeli widzę, że tych pytań się coraz więcej pojawia, jeżeli ktoś chciałby no, zgłębić, po prostu głębiej, zobaczyć narzędzia, jak to się robi fachowo, to zapraszam, proszę się przyjrzeć temu warsztatowi. Julia, gdybyś mogła wkleić później link do tego warsztatu, to by było super. A ja będę leciał teraz do clou i do pytania od właśnie uczestnika. Więc słuchajcie, stopy procentowe, inflacja w strefie euro. Inflacja jest bardzo wysoka, 7,5% to jest historyczny rekord. W strefie euro nie było takiej inflacji nigdy. Ale co robi bank centralny, czyli ECB? Trzyma stopy procentowe nie nawet na zerowych poziomach, na ujemnych poziomach. Co to oznacza, że tak naprawdę koszt pieniądza, jeżeli ja pożyczę pieniądz, to bank mi powinien dopłacić do kredytu. To jest po prostu, no to jest bez sensu zupełnie. W normalnej ekonomii coś takiego nie powinno się zdarzyć, natomiast poprzez właśnie tą szaloną politykę monetarną takie kwiatki się zdarzają. I teraz
Pytanie. Dlaczego przy takiej inflacji, tak jak już wiemy, żeby zdławić inflację, jedną z najbardziej mądrych i najpotężniejszych rzeczy, którą można zrobić, to jest podnieść stopy procentowe. A Europejski Bank Centralny kompletnie tego nie robi. I dlaczego? Ja się też nad tym zastanawiałem kilka tygodni temu. No i zobaczmy, co mówi prezes Banku Centralnego Europejskiego, pani Lagarde. Ona powiedziała, że ona nie powiedziała, że będą stopy procentowe podwyższali, ale dała sygnał, że jeżeli będzie trzeba, ze względu właśnie na inflację, to istnieje możliwość podniesienia stóp procentowych. Podczas gdy wszystkie banki centralne naokoło w Europie podnoszą stopy procentowe, Europejski Bank Centralny mówi, że jak już nie będzie miał wyjścia, to może podniesie. Nawet nie, że podniesie, ale może podniesie. To, że chociaż zasygnalizowała to, że może podniesie, to trzyma jeszcze euro w ryzach. Później spojrzymy na euro, w jakim ono jest kluczowym punkcie. Ale dlaczego tak i taki jest problem, żeby podnieść stopy procentowe? I odpowiedź jest bardzo prosta, ale przerażająca. Tutaj macie zadłużenie w stosunku do PKB głównych gospodarek na świecie. Tu jest pierwsza dziesiątka, zaraz, 2, 4, 6, 8, tak. Tu jest pierwsza dziesiątka krajów. Japonia numer 1. Numer 2 Grecja. Numer 3 Włochy. Numer 4 to jest Stany Zjednoczone, strefa euro nie interesuje. Numer 5 Portugalia. Numer 6 Wielka Brytania. Numer 7 Hiszpania. Numer 8 Francja. Numer 9 Kanada, numer 10 Belgia. I dalej lecimy. Tutaj macie stopień zadłużenia. Tu jest 100%, czyli ta linia tutaj do tego poziomu to oznacza, że kraje są zadłużone 100% swojego PKB, co matematycznie jest niemożliwe. Taki dług jest już nie do spłacenia. Tak jak widzicie, większość naszych orłów europejskich jest zadłużone na 150, na 180, na 160%. I teraz w czym jest problem? Problem jest w tym, że jeżeli bank centralny zacznie podnosić stopy procentowe, to te kraje najprawdopodobniej dosyć szybko zbankrutują. To się działo w 2010-2013 roku, jak była akcja z Cyprem, kiedy bank centralny skapitulował, bo były, można powiedzieć, szantaże ze strony państw członkowskich strefy euro, że jeżeli będą podnosili stopy procentowe, to po prostu oni ogłoszą techniczne bankructwo, a wtedy euro możemy sobie zgnieść i wyrzucić. Euro to jest tak naprawdę trup. Sytuacja w strefie euro jest bardzo poważna i tylko dlatego, że jest to projekt polityczny, to się jeszcze trzyma i tylko dlatego, że bank centralny ma ujemne stopy procentowe i drukuje jak szalony, to się trzyma. Natomiast strefa euro jest w naprawdę tragicznej sytuacji. Zobaczcie, 10 największych, najbardziej zadłużonych krajów na świecie, większość z nich w Europie. Więc Bank Centralny Europejski, pani Lagarde, ma bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo jeżeli nie zaczną podnosić stóp procentowych, to społeczeństwa po prostu ich zmasakrują. A jeżeli zaczną podnosić, jeżeli zaczną podnosić stopy, to społeczeństwo będzie niezadowolone, bo będzie po prostu więcej wszystko kosztowało, kredyty droższe, będą fale bankructw w krajach, a jeżeli tego nie zrobią, no to ta inflacja będzie szalała, więc tutaj nie ma dobrego wyjścia. Sam jestem ciekawy, jak do tego podejdą, ale sytuacja jest tutaj bardzo nieciekawa. No i dobrze, i teraz słuchajcie, przejdziemy do pomysłu naszego rządu na zatrzymanie inflacji. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten zwrot, tarcza antyputinowska, to ja myślałem, że to jest jakiś taki tragiczny żart. Naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Myślałem, że jest 1 kwietnia, ale nie, to już było później. I sposób, w jaki oni używają, nasz rząd używa tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to dla mnie to jest po prostu. To jest poniżej w ogóle krytyki. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. I teraz zobaczmy, co ta tarcza antyputinowska ma nam dać. Między innymi
wakacje kredytowe i dopłaty do rat. Dobrze. Zaraz sobie te czynniki tutaj rozbierzemy troszeczkę i opowiem, co ja o tym myślę i dlaczego tak myślę. No i zobaczmy, co rząd chce zrobić. To jest najnowsze zestawienie, takie główne rzeczy, które oni chcą zrobić, żeby zniwelować wynik swojej chorej polityki monetarnej i zadłużania się, i socjalnej również. Więc tak, wakacje kredytowe, 8 miesięcy bez spłat rat kredytu w roku, do 8 miesięcy. Druga rzecz, zmiana wskaźnika WIBOR. Chcą sobie za pomocą ustawy po prostu zmienić wskaźnik WIBOR i zamienić to jakimś innym zamiennikiem, jeszcze tego nie wiadomo jakim. I żeby to zrobić, to będzie miał nad tym nadzór KNF oraz, no jak żeby inaczej, rozporządzeniem ministra będzie można ten wskaźnik nowo ustalony regulować. Więc jest to, chyba takiego czegoś nawet w komunie nie było, po prostu coś takiego, żeby w ogóle z takim pomysłem wyjść, to ja nie wiem, co ci ludzie mają w głowach. I trzecia rzecz to jest fundusz wsparcia kredytobiorców, nawet do 2000 zł dopłaty miesięcznie, przez 36 miesięcy i część może zostać umorzona. Następna rzecz, to jest dobra akurat rzecz, myślę, obniżka podatku PIT od 1 lipca, będziemy w pierwszej tej grupie podatkowej płacić już 12%, także to jest fajne i to wbrew pozorom może pomóc trochę złotówce, dlatego że to jest atrakcyjne miejsce do też otwierania może biznesu, bo po prostu płace mogą być delikatnie, przynajmniej nie będą inflacji podlegały. No i numer 5 to jest dofinansowanie dla rolników. Tutaj to jest dosyć daleki temat, ja się tym nie interesuję, ale uważałem, że to jest dosyć ciekawe. Do 50 hektarów maksymalnej powierzchni będzie taki rolnik ze względu na podwyżki cen nawozu dostawał 500 zł do hektara dopłaty. I teraz chciałbym tutaj nawiązać do tego WIBOR-u, bo WIBOR-u tak naprawdę nie da się zamrozić. Oni mówią o zamrożeniu WIBOR-u, tego się nie da zrobić, dlatego że WIBOR to jest po prostu stawka, po jakiej banki sobie pożyczają pieniądze. I ja patrząc na to, uważam, że po prostu będzie dorzucane pieniądze będą jeszcze, które jeszcze bardziej rozgrzeją tą gospodarkę, jeszcze tą inflację będą napędzały. Więc z jednej strony podnosimy stopy procentowe, utrudniamy życie, drenujemy te pieniądze z kieszeni Polaków w postaci właśnie wyższych kredytów, a z drugiej strony, żeby zdławić inflację, a z drugiej strony rzucamy pieniądze, żeby ulżyć, czyli macie pieniądze i wydawajcie dalej. Więc to kompletnie jest nieskoordynowane. Nie wiem, jak, czy ktoś to, mam nadzieję, że ktoś to policzył i że to jakoś się zbilansuje, ale to po prostu nie ma żadnego sensu. I teraz moja refleksja jest taka, ja uważam, że bardzo dużym błędem, edukacji finansowej u nas w kraju nie ma, tak jak i w większości krajów na świecie. Rządzącym systemowi edukacji nie zależy, żebyśmy my jako ludzie rozumieli te mechanizmy, które po prostu sterują tymi inflacją, mechanizmy monetarne i tak dalej. I zamiast zacząć ludzi edukować, żeby oni po prostu nie brali jak te owce kredytów, kiedy te stopy są najniższe, bo niestety tak się działo, to doprowadzają do sytuacji, gdzie po prostu gospodarka rozgrzewa się do czerwoności, ludzie idą po prostu w super niebezpieczne kredyty w najgorszym momencie na rynku, bo tak było przez 2 lata ostatnie i jak jest już mleko się rozlało, to no dobra, teraz wam damy pieniądze i będziemy za was płacili. No po prostu nie ma to żadnego sensu. Także nie będę już się dalej pastwił, ale powiem szczerze, że ciśnienie mi się tutaj podnosi, jak na to patrzę. No i dobrze, czy do tego są jakieś pytania? Może ja tutaj sobie zobaczę, czy jakieś łapki się pojawiły. Nie widzę, dobrze. Okej, to co? To lecimy dalej. Która to jest godzina? 18. Dobra, mam jeszcze chwilę czasu. No dobrze, to teraz spojrzymy sobie na polskiego złotego, jak on reaguje. I ja tutaj przejdę do wykresów, już na żywo takie wykresy się będą pojawiały. Jeszcze raz tutaj ten slajd pokażę, że
to nie jest żadna porada finansowa, to jest moje spojrzenie na rynki, jest to dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, także absolutnie proszę tego nie w formie, w której to jest tutaj przekazywane, nie brać do decyzji biznesowych, nie polecam tego. Natomiast jeżeli się zainspirujecie czymś, coś, co chcielibyście eksplorować, to oczywiście można ze swoim zespołem u siebie, finansistów, dyrektorów, po prostu rozważyć pewne tematy, ewentualnie skonsultować, jeżeli będą jakieś pytania. Na razie sobie tutaj popatrzymy na to, co ja widzę na rynkach i zobaczymy, i tutaj weźmiemy sobie euro do polskiej złotówki oraz dolara do polskiej złotówki. Więc tak, wrzucę tutaj wykres. Tego typu wykresy właśnie na warsztatach robimy, jest to darmowe narzędzie, za kilkoma kliknięciami naprawdę można mniej więcej ocenić, gdzie ten rynek jest. Nie będę wchodził już w te wskaźniki, natomiast to, co chciałbym, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest pierwsza rzecz. Ta linia niebieska, duża, to jest historyczny szczyt, jeżeli chodzi o kurs euro do polskiego złotego. I on tam był gdzieś w okolicach tam 5 zł. Tak jak widzicie, tutaj ja może troszeczkę... Jaromir, teraz... nie widać wykresu. Tak? Nie widać wykresu? O. Nie, jesteśmy na 25 slajdzie. Aha, dobrze, dobrze, to czekajcie chwileczkę. Bardzo dziękuję, że... O, teraz musi być widać. Jest. Jest, tak? Dobrze. Dobra. Więc tak, jeszcze raz. Ta niebieska linia tutaj to jest linia, która pokazuje taki historyczny szczyt na polskim złotym do euro. I to było w granicach 5 zł. Zauważcie, że w 2004 doszliśmy do tego poziomu, panika w 2008 roku i tutaj znowu mechanizm jest taki, że zawsze jak jest wojna, jakiś kryzys finansowy, to zawsze waluty egzotyczne typu złotówka po prostu dostają po głowie. I tutaj to widać, zauważcie, jak złotówka się bardzo mocno osłabiła. To jak ten wykres, jak idzie do góry, to znaczy, że się złotówka osłabia. Jak idzie na dół, to znaczy, że złotówka się umacnia. No i teraz zauważcie, mamy znowu sytuację nieciekawą od 2020 roku. Jest kryzys, są te zerwane łańcuchy dostaw i ta złotówka znowu zaczęła tutaj podchodzić pod ten poziom, ale i teraz tutaj troszeczkę ten wykres zrobię w taki sposób, żeby tutaj było widać to, jak zareagowała. Zauważcie tutaj, że ta złotówka bardzo mocno się w miesiącu, to było w marcu 2022 roku, po właśnie wybuchu wojny, się bardzo mocno osłabiła, typowa reakcja i rynek natychmiast wyeliminował, czy wymazał ten wzrost, co z technicznego, czysto z technicznego punktu widzenia, bo tutaj nie będzie mądrych teraz, żeby powiedzieć, co się tak naprawdę zdarzy, bo musi się wyjaśnić ta sytuacja między Rosją a Ukrainą, stopy procentowe, czy będziemy dalej podwyższać, czy będzie Europejski Bank Centralny podwyższał, więc o tym troszeczkę opowiem za chwilkę, natomiast czysto z technicznego punktu widzenia, a wykres pokazuje naprawdę dużo, widać, że ta bariera 4,95 zł no, została bardzo mocno zanegowana i ta złotówka się umocniła. Ona się umocniła dlatego, że bardzo agresywnie zostały stopy procentowe podniesione i dobrze, że te stopy zostały podniesione. Teraz wiem, że się narażę tym, którzy mają kredyty, ale naprawdę to jest coś, co musi zostać zrobione. Jeżeli tego cięższego czasu z tymi stopami nie przejdziemy, jeżeli to nie zostanie wprowadzone, to może być naprawdę dosyć nieprzyjemnie. I co ja widzę tutaj? Ja widzę, że po tym wykresie, ja widzę, że ten kurs euro, on najprawdopodobniej będzie oscylował gdzieś w granicach 4,80, 4,50, może w granicach 4,40, czyli 4,40 do 4,80. Myślę, że możemy mieć takie wahania, w zależności od tego, co się będzie działo. I teraz tak, co może osłabić złotego względem euro, czyli jaki byłby scenariusz, w którym złotówka mogłaby się dalej osłabić? Scenariusz byłby taki, że bank centralny, na przykład europejski, na przykład zacząłby podnosić stopy procentowe. Euro na pewno by się wtedy mocno, na pewno by się umocniło.
Jeżeli my zostalibyśmy już na tych poziomach stuprocentowych, które mamy, a myślę, że tam jeszcze być może z 1-2% dorzucą, to idąc, że tak powiem, w takim parytecie, czyli i tu są podnoszone i tutaj, myślę, że on się będzie stabilnie trzymał. Natomiast jeżeli by u nas już podwyżek stóp nie było, a nawet, nie wiem, może by zamrozili te stopy, delikatnie obniżyli, no to wtedy złotówka może dostać po głowie. Ale na teraz ja technicznie nie widzę tak dużego ryzyka, żeby ta złotówka się dalej drastycznie osłabiła. Ale rynek może zrobić wszystko, niestety. Także tak tutaj widzę euro do polskiego złotego. Inaczej wygląda dolar amerykański do polskiego złotego i tutaj ja może zrobię troszeczkę to w taki sposób. Tutaj widzicie dwie linie, zaznaczyłem taki zakres, w którym uważam, że polska złotówka do dolara będzie chodziła, jeżeli nic się strasznego nie wydarzy, na przykład nie wiem, jakiś atak na Polskę tutaj i tak dalej, no bo wtedy to na pewno by poleciała na łeb, na szyję. Natomiast na dolarze tutaj też ta linia górna, jest to bardzo, bardzo mocny opór. Duzi uczestnicy rynku, to sprawdzałem przed webinarem, nie będę teraz wchodził w te narzędzia, natomiast duzi uczestnicy rynku są niezdecydowani, jeżeli chodzi o dolara i raczej widać, że ten dolar najprawdopodobniej już ma obiecywane podwyżki stóp procentowych w cenie, a Bank Centralny Stanów Zjednoczonych podnosi te stopy procentowe i będzie podnosił. Na razie jest to 1%, ale do końca roku chcą do 2%, więc dolar amerykański ma potencjał do tego, żeby przynajmniej utrzymywać się tutaj gdzieś w tym zakresie. I znowu, jeżeli my będziemy podnosić stopy procentowe, to najprawdopodobniej gdzieś tutaj w tym zakresie będziemy się między 4,60 a 4 ruszać. No i trzeba obserwować rynek. Jeżeli rynek by tutaj wyszedł ponad te 4,60, czyli ponad tą niebieską linię, tak dosyć mocno, no to wtedy tutaj może być dalszy rajd, może na 5,60 nawet, tam analizowałem wcześniej. Także tak widzę tutaj polską złotówkę do dolara, więc ja osobiście na przykład gdybym teraz miał, właściwie no robię to z moimi finansami, ja dolara mocno skupowałem gdzieś tutaj w tych rejonach, tutaj skupowałem dolara, natomiast teraz gdybym miał kupować dolara za złotówkę, nie zrobiłbym tego, tak samo gdybym miał kupować za złotówkę euro, nie zrobiłbym tego, dlatego że złotówka jest tania teraz. Złotówka jest tania. I nawet to zauważyli analitycy chyba Banku Szwajcarskiego, Narodowy Bank Szwajcarski, centralny, powiedzieli, że polska złotówka jest jedną z najbardziej niedowartościowanych walut teraz i to na tych wykresach widać. Także ja osobiście tutaj złotówek się teraz nie pozbywam, ale inwestuję je, bo tracą na wartości 12%. Więc tak, żeby to unaocznić, o miesiąc dłużej sobie pracujemy generalnie, albo o miesiąc dłużej pracujemy za darmo właśnie ze względu na inflację. Także te pieniądze warto lokować w coś, co przechowuje wartość nabywczą. No i tutaj chciałbym jeszcze pokazać Wam, ze względu na, ci, którzy byli na warsztatach wiedzą, że amerykański dolar ma niesamowity wpływ na ceny surowców i chciałbym Wam pokazać, co stało się z surowcami, to co zresztą na warsztatach żeśmy przewidywali. I tutaj mam takie zestawienie, zauważcie, to jest roczne, czyli aluminium ostatnio już tutaj od marca, między marcem a kwietniem bardzo mocno zjechało, właśnie ze względu na to, że dolar się wzrósł na wartości. Materiały konstrukcyjne również, mieliśmy ten szczyt, ale teraz też już widać, że zaczynają te ceny powolutku hamować. Chemia, no mniej więcej w tym samym stanie i miedź, zauważcie, jak mocno zjechała. Jedyną grupą surowców, która nie zjechała, to jest ropa i gaz, ale to ze względu na to, że po prostu mamy tutaj podażowy szok, czyli Rosja, która no, nie bardzo może eksportować tą ropę. Także mechanizmy rzeczywiście działają. Jesteśmy teraz w momencie, w którym bardzo dużo zależy od tego, jak długo będzie konflikt trwał. Bardzo dużo zależy od tego, jak będą banki centralne sterowały dodrukiem, czyli kreacją pieniądza oraz stopami procentowymi. Wszystko wskazuje na to, że stopy procentowe jeszcze będą trochę podnoszone i to na całym świecie, co powinno trochę przyhamować tą gospodarkę. Ja osobiście myślę, że mamy duże ryzyko wejścia w tak zwaną stagflację,
a mianowicie jest to stan, w którym jest wysoka inflacja, ale brak wzrostu gospodarczego. I myślę, że możemy mieć coś takiego i to już przeżyła światowa gospodarka w latach 70. Także ja osobiście bardzo mocno obserwuję i jeszcze raz powtórzę, że w tych warunkach, w jakich teraz jesteśmy, czyli bardzo duże napięcia geopolityczne, wojenne za naszą granicą, rynki naprawdę mogą zrobić wszystko. Więc tutaj spróbowałem przekazać swój taki jak najbardziej zrównoważony pogląd na to, co widzę, ale sam z zaciekawieniem tutaj obserwuję, co się dzieje. No to myślę, że z mojej strony by było tyle, jeżeli chodzi o taką część przygotowaną prezentacji. Jest gdzieś 11 po 6, zaczęliśmy tam trochę później, więc może jeszcze z 10 minut, jeżeli są jakieś pytania, to jak najbardziej mogę tutaj odpowiedzieć. Ja mam pytanie. Czy w obecnej sytuacji ustalanie cen, tak zwane frizowanie tych cen, jest fiksowanie, może tak powiem, jest bardziej opłacalne w euro czy w polskim złotym? Wszystko zależy od tego, od tego, co kupujesz, za co kupujesz, z jakiego obszaru. To jest zbyt ogólne pytanie, żebym mógł odpowiedzieć. Musiałbym mieć więcej sprzęt, danych. Który jest sprzęt komputerowy, który jest kupowany przez dystrybutora od producenta w walucie euro. Mhm. Czy lepiej z nim ustalić również rozliczenie z tym dystrybutorem w euro, czy jednak w PLN? I ja mam tu taki dylemat, bo jeżeli to tak samo i meble, jeżeli zaczniemy ustalać w euro, księgowość nasza będzie księgowała w walucie polskiej i będzie za każdym razem przeksięgowywała po kursie tam z daty wystawienia faktury, to taka dynamiczny wzrost, znaczy dynamiczny taki stosunek, wzrost tego stosunku pomiędzy euro a złotówkami może wpłynąć negatywnie, że im gorszy kurs, to drożej nam będzie kosztował dany zakup. I się zastanawiam, bo dział IT upiera się, żeby kupować również w euro i ja szczerze powiedziawszy, waham się i nie mam takiej dobrej odpowiedzi sama dla siebie. No to pierwsza rzecz to jest to, w czym dostajemy pieniądze od swoich klientów. Jeżeli dostajemy pieniądze również w euro, to jak najbardziej robić to w euro? Tak, też uznaję zasadę. Zarabiamy w PLN-ach, to wydawajmy w PLN-ach i zaciągajmy kredyty w PLN-ach. Tak, to znaczy to jest taka uniwersalna zasada, natomiast jeszcze druga strona łańcucha dostaw, to znaczy w jakiej walucie koszty są w łańcuchu dostaw, bo jeżeli kupicie elektronikę, to większość kosztów będzie w dolarze amerykańskim i tutaj warto byłoby się przyjrzeć parze walutowej euro do dolara. Jeżeli dostajecie od klientów swoich euro, wydatki w łańcuchu dostaw są w dolarze amerykańskim, to ja tutaj widzę duże ryzyko tego, że euro jednak się będzie do dolara amerykańskiego osłabiało. Nie pokazałem tego, ale pokażę to. Aha, mam to tutaj. Widać mój ekran teraz jeszcze, czy nie? Widać pocztę. A, widać pocztę teraz. Skrzynkę, teraz biała. Dobra, plama. Jeszcze chwileczkę. Tutaj to mam. Okej, okay, to jest tutaj. Widać, tak? Teraz te niebieskie wykresy tutaj? Widać, tak, dobrze. Tak. Właśnie, bo ja tutaj zrobiłem taki, okej, okay, to jest euro do dolara. I tutaj naprawdę to no, nie wygląda to za fajnie. Dla przypomnienia, to jeżeli wykres idzie w dół, to znaczy, że euro się osłabia. I dotarliśmy naprawdę do takiego historycznie bardzo kluczowego momentu. Ja patrzyłem na to, co robią duzi na rynku i na euro jest ewidentne wyczekiwanie na to, co zrobi bank centralny, ECB. Jeżeli bank centralny zacznie
podnosić jednak stopy, nawet minimalnie, nawet jeżeli to jest symboliczne, to euro ma szansę zacząć wzrastać, ale to nie będą jakieś spektakularne wzrosty, ale tam może kilka procent zyska. Natomiast jeżeli wszyscy wokół będą podnosić stopy, a EBC będzie się z tym ociągało, to ja tutaj widzę parytet, także to euro jeszcze może spokojnie tam te 5% spaść, więc na euro jest bardzo duża presja. Tak jak powiedziałem, jeżeli miałbym tutaj cokolwiek, nie doradzić, ale w jakikolwiek sposób się ustosunkować, to sprawdzić, w jakiej walucie są koszty w łańcuchu dostaw po stronie właśnie dostawców waszych i wtedy dopiero można zacząć myśleć, co z tym zrobić, bo bez tego to wniosków żadnych dobrych to się nie wyciągnie. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję za sugestie. Proszę. Jeszcze jakieś pytania? Tutaj mamy kilka osób. Nie wstydzić się. Albo krytyka, albo pytania, obojętnie. Tak, ja mam pytanie, bo nie wiem, czy wyłapałam, ale w nawiązaniu do mojego postu dotyczącego produkcji stali w Chinach w marcu 2002 roku, obiecaliśmy, że podzielisz się informacją, skąd brać tą wiedzę, czyli gdzie można popatrzeć za darmo na te wskaźniki typu właśnie na przykład poziom produkcji surowca, produkcji stali. Okay. Znaczy poziom produkcji stali to tutaj myśmy chyba rozmawiali o tym, gdzie sprawdzić na przykład ile w danym kraju, jak jest duża inflacja, ale nie taka inflacja, którą pokazują nam w procentach, tylko inflacja producencka. To znaczy jak zweryfikować, że to, co dostawca nam na przykład z Chin mówi, czy to rzeczywiście ma realne odzwierciedlenie w gospodarce. I tutaj zaraz zobaczymy też coś. Okej, okay, strona nazywa się Trading Economics, ja już o niej mówiłem tutaj dwukrotnie. I załóżmy, że chcemy zobaczyć, jak wygląda inflacja producencka, czyli to, ile biznes ma wyższych kosztów. No nie wiem, no na przykład niech to będzie no w Polsce. Zobaczmy Polskę. Wpisując tutaj Poland, będziemy mieli Poland Indicators i tutaj mamy bardzo dużo różnych zakładek. Przechodzimy sobie do pieniędzy. Ja tutaj otworzę pierwszą z brzegu zakładkę, żeby mi się właśnie ten panel prawy otworzył. I mamy zakładkę prices, czyli ceny. I tutaj zobaczcie, za pomocą kilku kliknięć właściwie możemy sobie podglądać najnowsze dane z każdej gospodarki właściwie, bo to dla większości krajów jest tutaj na tej stronie. No i na przykład jeżeli chcemy zobaczyć producer prices, czyli to są właśnie ceny, które producenci, o ile wyższe ceny producenci po prostu mają, no to klikając na to widzimy od razu, że i to jest tak jak tutaj widzicie, to jest z naszego GUS-u, że 32% się podwyższyły koszty produkcji generalnie, nie? 100 to jest taka baza. Więc jeżeli na przykład chcielibyśmy sprawdzić, nie wiem, to w Szwecji, czy tam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, bo mamy dostawcę, który nam mówi, że im ceny podeszły na przykład, nie wiem, o 25%, no to w taki sposób można sobie przynajmniej pierwszą weryfikację zrobić. Teraz jeżeli chodzi o stal, ja zaraz tutaj zobaczę, czy nad tym będzie stal. Jest stal, ale nie wiem, czy będzie tutaj ilość produkcji. Nie, nie sądzę. Musiałbym to sprawdzić. Także tutaj, Julia, na to pytanie nie odpowiem, ale przynajmniej. Czyli mi tylko chodziło o wskazanie narzędzia, bo faktycznie tych darmowych narzędzi jest sporo. Ty bardzo dużo o tym mówisz na szkoleniu z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych, gdzie można sprawdzać pewne rzeczy. I tu akurat na trading ja ostatnio sprawdzam, jakbyś w luce wpisał po prostu steel, to tam masz steel production by country i tam masz po prostu w tabeli wypisany każdy kraj, jaki tak miał poziom produkcji, tak. Nie? Tylko po no prostu i tutaj właśnie, tak, dokładnie. Tutaj uchylamy
rąbka tajemnicy, gdzie można popatrzeć za darmo, a jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć więcej, bo tak jak mówię, tych stron jest naprawdę dosyć sporo, to zachęcam do zapisania się na szkolenie z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych, bo tam Jaromir mówi o tym troszeczkę więcej. Najbliższy termin mamy w czerwcu, 13-14 czerwca są jeszcze wolne miejsca, także zachęcam. To jest wszystko sztuka interpretacji, bo danych to wszędzie możemy znaleźć pełno. Tylko jak to zinterpretować? To jest, jak rozumieć te mechanizmy, nie? Rynku. To jest ja bardzo ważne. Jaromir, ja mam pytanie, bo właśnie na tą stronę, czyli te ceny producentów jak wzrosły, to patrzymy w markecie, wybieramy kraj? Tak, kraj możesz sobie wybrać, na przykład, nie wiem, weźmy Polskę jeszcze raz, żeby Polskę, mamy Poland tutaj Indicators, czyli to są wszystkie wskaźniki. I tutaj jak sobie na cokolwiek klikniesz, na przykład na pierwsze z brzegu to currency, to otworzy ci się taki panel tutaj po prawej. Po prawej stronie widzisz, to jest taki panel. I tutaj wchodząc na prices, bo mówimy o cenach, masz właśnie wszystkie wskaźniki, które są, na przykład producer prices, import prices, czyli o ile importowane produkty wzrosły dla nas. Także bardzo, bardzo, na przykład, jeżeli jeszcze uchylę jednego rąbka tajemnicy, jeżeli chcielibyście sprawdzić, jaka jest koszt zatrudnienia, czy takiego miesięcznego wynagrodzenia, to też dla każdego kraju wchodzicie sobie na labor i tutaj macie wage in manufacturing na przykład. No i mamy, ile w Polsce, zobaczymy. W Polsce przeciętna płaca jest 6311 zł. Tutaj wyszło, nie? Także to jest z GUS-u. Także to jest ta genialna strona. Jest takich stron więcej, natomiast każda z nich ma do czego innego się jej używa. I myślę, że na tym tutaj zakończymy. Także Julia, dziękuję za pytanie. Dołączyła do nas Agnieszka. Cześć Agnieszka, ale już na koniec dołączyłaś niestety. Ale nic nie szkodzi, bo jest nic nagranie i będzie udostępnione wszystkim zapisanym, zarejestrowanym uczestnikom, jak również społeczności Akademii Kupca. Także. To chyba będziemy już pomału kończyć. Tak, będziemy kończyć. Są jeszcze jakieś ostatnie pytania, komentarze, czy wszystko jasne? Wlałem trochę optymizmu, czy pesymizmu, czy wystraszyłem, czy jak tam odczucia po tych wszystkich strasznych danych? No, musimy to przyjąć do świadomości, co się dzieje w otoczeniu i nikt nie ma na to wpływu, bo to nie tylko w Polsce, ale również globalnie, ale fajnie mieć też świadomość, bo kiedy przechodzą również, wiemy, że inflacja, ale wiemy też, że koszty produkcji wzrastają i zawsze w tym momencie dostawca do nas może wrócić i również nam pokazać, o ile wzrosły jego koszty produkcji, albo pokazać tam te słupki, tak, żeby móc wymusić z kolei na nas jakąś możliwość renegocjacji. Fajna ta strona, fajne dane o inflacji i takie trochę faktycznie poukładanie sobie tych wszystkich mechanizmów tych walutowych, inflacyjnych i stóp, jak to ze sobą współpracują i korelują, oddziałują na siebie, żeby chociaż w miarę się orientować, bo człowiek niby wydaje się, że w miarę się orientuje, ale nie zawsze posunięcia rządu dla nas na przykład są jakieś jasne. Już myślę, że o jeden krok jestem dalej z poukładaniem wiedzy i z wiadomościami. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Super, bardzo dziękuję za komentarz. No dobrze, to w takim razie proponuję, żebyśmy zakończyli. Ja teraz, Julia, nagrywanie już wyłączę. I Agnieszka, ty dołączyłaś jako ostatnia, nagranie będzie, także chwilę poczekaj, kilka dni i postaramy się to wrzucić. Także dziękuję wszystkim i do zobaczenia na następnym webinarze. Niskich cen, dużo wiedzy, edukujmy się i nie dajmy się tutaj w te takie pułapki propagandowe łapać, bo naprawdę to, co komunikacja, która z naszego rządu, banku centralnego, KNF-u przychodzi, to jest poniżej
A, już nie będę mówił, albo to wytnę później. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo, Jaromir, za kolejny super webinar. Dziękuję też Państwu za interakcję i za obecność. Julia, znajdziemy, rozumiem, na Akademii Kupca nagranie webinaru, gdyby chciało tak. się wrócić, tak? Tak, no, będzie tak. wysłane przez maila, bo każda osoba, która się zapisuje do wydarzenia, automatycznie zapisuje się do newslettera. I myślę, że w przyszłym tygodniu możecie się Państwo spodziewać nagrania. Super, bardzo dziękujemy, Jaromir, jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dzięki serdeczne, cześć. Hej, hej.